Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jest piątek wieczór, ja właśnie wychodzę, jak widzicie mam spięte włosy i tutaj takie dwa loki z przodu, ponieważ stwierdziłam, że i tak jest wiatrzycho, jest brzydka pogoda, będę musiała pewnie założyć albo kaptur, albo zależy jaką kurtkę założę, albo wziąć parasolkę, chociaż tak wieje, że nie wiem czy parasolka to jest dobry pomysł, więc spijam sobie te włosy i zrobiłam dwa loki. Dawno nie miałam takich włosów i jeszcze jak grzywka jest taka, to jest ok, natomiast całe włosy pewnie by mnie wkurzały takie, więc chyba dobrze, że mam proste. Makijaż taki jak miałam rano, czyli delikatnie brązowym cieniem przyciemnione załamanie, kreska wzdłuż linii rzęs i bronzer, róż. Także podkładu nie zmieniałam ani nic absolutnie, bo mi się nie chciało. Bardzo dobrze ten podkład się trzyma Rimmel Match Perfection, więc szczególnie na tym kremie z Only Bio, co ostatnio Wam pokazywałam. Ten krem co prawda jest trochę tłustszy od tego Liren, ja też ten krem z Liren kupiłam. Jutro Wam pokażę takie mini zakupy z Rossmana. Natomiast no troszeczkę bardziej się przytłuszcza, ale z drugiej strony nie mam suchych skórek, więc no coś za coś, także jutro Wam o tym więcej powiem. I na ustach standardowo, słuchajcie, pomadka z Bourjois. Ta Rouge Edition Velvet w numerze 04 Peach Club. Bardzo ładna, słuchajcie, no zobaczcie jak ładnie usta wyglądają. Paznokcie cały czas mam te jasne z Bell, piąty dzień, jutro będzie szósty i je zmarzę, dlatego że już delikatnie odpryskują, znaczy odpryskują, to jest takie wytarte na brzegach, może bardziej tak niż odprysk, bym nie powiedziała, że to jest odprysk w sobie. Ale znudziły już mi się i mam ochotę na jakieś ciemniejsze. Na szyi mam łańcuszek z H&M-u, z tej serii takiej, gdzie były trzy. To jest akurat taki medalionik, w sumie nie wiem, coś takiego. Zegarek nałożyłam sobie na bluzkę, to jest czarna bluzka z Mojito i jestem cała na czarno, standardowo. Spodnie z Bershki, słuchajcie, te spodnie ogólnie, ja je kupiłam w rozmiarze 38 i teraz nie wiem, czy dlatego, że je tak często noszę, one się, znaczy rozwlekły też nie, to złe słowo, są na mnie ciut za luźne i teraz nie wiem z jakiego powodu, czy przez to, że je ciągle noszę piorę, ja je, słuchajcie, dosłownie mam 5 dni w tygodniu na sobie, więc nie wiem, czy to od tego, czy po prostu one ogólnie się rozeszły i teraz mi są za luźne i myślę, że spokojnie rozmiar mniejszy byłyby ok. Także nie wiem, co to Wam doradzić, jakbyście chciały je kupić. One są super, no bo to, że je noszę codziennie choćby świadczy o tym, ale co do rozmiaru to ciężko właśnie mi stwierdzić, co tu jest winne. Czy częste pranie, czy po prostu materiał się rozszedł. I do tego mam buty na obcasie. Boże, śmieci widzicie, nie zamknęłam śmietnika. To nic. Ja tak specjalnie robię, żeby śmieci nie zapomnieć. Tam też przed pokojem, nie wiem, czy wy widzicie, leżą. Chyba nie widzicie, takie kartony, też muszę je zabrać, więc no cóż, no domowy vlog. Także na to zarzucę sobie kurtkę, torebkę wezmę wiśniową, no taką z Zary. Już nie będę Wam całego outfitu pokazywać, bo to nie ma sensu. I jadę z koleżankami z byłej pracy na piwo. Nie będę długo, pewnie około 22-23 sobie wrócę, ale stwierdziłam, że jutro są Andrzejki, jutro nie wiem, czy gdzieś będę szła, prawdopodobnie nie. Także stwierdziłam, że dzisiaj sobie pojadę, posiedzę, pogadam, pośmieję się, więc no, to tyle. Stanik mamy z ramionczek, jakby ktoś pytał, dlatego ramionczek mi nie widać. No i słuchajcie, uciekam w takim razie i do zobaczenia jutro. Cześć, witajcie w sobotę. Jest godzina 10, jest piękna pogoda, słońce, ja zaraz będę wychodziła, bo otworzyli mi Pepko. Znaczy, u mnie mieście było Pepko, ale bardzo daleko ode mnie i otworzyli teraz tutaj bliżej i tak stwierdziłam, że pójdę zobaczyć, co tam ciekawego. Wczoraj było otwarcie, więc może dzisiaj troszeczkę ludzie już ochłoną i będzie ich mniej, bo wczoraj było, słuchajcie, tam tyle samochodów, że masakra jakaś. Nie wiem, czy były jakieś promocje, ale pewnie tak, tym bardziej, że Black Friday. Ja tylko byłam w Rossmanie wczoraj, dzisiaj też jeszcze będę w Rossmanie, bo dzisiaj jest nowa promocja i jeszcze chciałam jakiś szampon sobie kupić, bo słuchajcie, ostatnio skończyłam ten szampon. Tu jest jeszcze taka resztka, ale ja sobie nią podłogę zmyję. To jest ten Botanik Terapii Mityczna Oliwka, intensywnie odżywia bez obciążania. Wzmacnia aż po same końce. Wiecie co, ja jak miałam ten problem ze skórą głowy, to niestety żaden szampon mi się nie pienił i nie był dobry. Teraz go skończyłam i muszę Wam powiedzieć, że całkiem spoko. Ja bardzo lubię odżywki w ogóle z tego Botanik Terapii. Miałam chyba trzy różne i każda była bardzo dobra. Z szamponami miałam ten taki żółty miód z czymś, tak mi się wydaje, że to jest miód z czymś. I on był bardzo dobry, chyba nawet ciut lepszy od tego, ale ten też spoko, także zużyłam i kolejne denko. I teraz Wam powiem, najpierw może, o właśnie, pokażę Wam co kupiłam w Rossmanie. Tu nie będzie żadnego zaskoczenia, dlatego że ja Wam ostatnio już mówiłam, że będę kupowała krem. Był jeszcze na promocji wczoraj Eko krem nawilżający na dzień, organiczna malwa, wszystko widzę tutaj mityczne, organiczne, optymalne nawilżenie. To jest ten, który pokazywałam w ostatnim vlogu i robiłam taki mini test. Mówiłam Wam, że on jest bardzo dobry, nie do bardzo suchej skóry, ale do normalnej i
delikatnie przesuszającej się, jest jak najbardziej ok. Więc kupiłam sobie całe opakowanie i on kosztował 15,50, coś takiego. Kupiłam sobie też maseczkę, o której Wam mówiłam. Tych maseczek było, to jest dermika, tych maseczek było chyba 5 różnych i ja wzięłam hydrolat różany plus woda głęboko morska. Napięcie i ujędrnienie. Ja lubię różane rzeczy, więc stwierdziłam, że wezmę. Ja trochę mam tych maseczek, bo ostatnio kupiłam na online sobie, wcześniej już tam dostałam, więc jakieś tam miałam te maseczki, także za dużo nie chciałam ich kupować, więc wzięłam sobie tylko jedną i ona była w promce i kosztowała 11 też z hakiem, z 20, także wydaje mi się, że też całkiem dobra cena. I słuchajcie, kupiłam podkład. Dzisiaj mam na twarzy ten z Eveline, ten jak on się nazywa? Poczekajcie. Selfie coś tam. Ten. Ja go używam od czasu do czasu, codziennie nie, dlatego że ja chcę, słuchajcie, ten skończyć. Tutaj mam już końcówkę, Rimmel Match Perfection w numerze 100 Ivory. Ja go uwielbiam, on jest, słuchajcie, super, mam go już któryś raz z kolei. Ja go kupiłam na promocji w Rossmanie. Chyba jeszcze Wam makijażu nie zrobiłam tymi kosmetykami, które wtedy kupiłam. Może zrobię wkrótce. W każdym razie, chyba że mi się wcześniej skończy ten podkład, bo jak się używa codziennie, to jednak te podkłady dosyć szybko schodzą, ale jakie brudne opakowanie. Także chcę go skończyć i dlatego go używam codziennie, ale ogólnie tych podkładów to ja nie mam za dużo. Mam jakieś tam końcówki z... Jeszcze jednego z Eveline i z Ingrid podkładu też, ale one są dość ciężkie, więc ewentualnie będę je mieszać, ale taki na co dzień kupiłam sobie, żeby mieć, jadę, to też żadne zaskoczenie, słuchajcie, dobrze matujący, ja miałam ten z czerwonym korkiem, dobrze kryjący, mówiłam Wam, że jest super i ten też testowałam, ten też mi się sprawdził, więc go wzięłam w numerze 03 beige. On był na promocji i kosztował 22 zł. Ja wiem, że teraz we wszystkich drogeriach była promocja i można było sobie kupić Rimmela, Bourjois i te inne marki minus 50%. Chyba w Superfarm była taka promocja, albo jest przez cały weekend, nie wiem. Ale wiecie co, ja nie wiedziałabym nawet co mam wziąć, ponieważ oprócz tego Match Perfection nie mam takiego podkładu, który by był jakiś super ekstra. I stwierdziłam, że wrócę sobie do tego, znaczy wrócę. Kupię sobie całe opakowanie tego matującego dla odmiany. I teraz, słuchajcie, dwa słowa o kremach jeszcze, ponieważ jak po tej próbce z Liren zaczęłam używać ten Only Bio. I teraz chcę Wam zrobić takie małe porównanie, ale to jest porównanie tylko takich pierwszych wrażeń po użyciu tych kremów, bo ja używałam tej próbki, miałam ją na 3 razy i tego kremu używałam łącznie dzisiaj 3 razy. Także, słuchajcie, to jest cera sucha normalna, to jest cera sucha i bardzo sucha. I teraz tak. One są mega podobne do siebie, jeśli chodzi o konsystencję i o to, jak zachowują się na twarzy. Po nałożeniu jeden i drugi od razu robi się, słuchajcie, wchłania się momentalnie, w sekundę i skóra staje się matowa. To jest na ogromny plus, naprawdę, ja uwielbiam takie kremy, dlatego że możecie od razu nałożyć sobie makijaż. Także to jest w tych kremach, bym powiedziała, takie samo. Natomiast jeśli chodzi o nawilżenie, o stopień nawilżenia, to ten krem na pewno jest bardziej treściwy, czego nie widać oczywiście przy nałożeniu, natomiast z biegiem dnia ja widzę, że buzia zaczyna mi się bardziej świecić przy tym kremie, ale też, słuchajcie, wtedy nie mam suchych skórek. Przy tym po trzecim dniu zauważyłam na nosie delikatne suche skórki, ale ja mam wybitnie suchy nos, więc no tak jak mówię, do skóry bardzo suchej on się nie nadaje, ale do skóry suchej i normalnej jak najbardziej, także... Ogólnie bardzo podobne produkty. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o te kremy, to słuchajcie, zapach. Ten z Liren delikatnie pachniał, mam wrażenie, że to było coś takiego bardzo ledwo wyczuwalnego, ale to było przyjemne. Jak się nakładało na twarz, to czuć było ten taki delikatny, świeży zapach. Natomiast ten krem, słuchajcie, nie dość, że nie pachnie, to jeszcze bym nawet powiedziała, że... śmierdzi. To nie jest jakiś mega, słuchajcie, nie wiadomo jaki brzydki zapach, ale po prostu przy nałożeniu tego, jak nakładacie ten krem, to szczególnie koło nosa, to czujecie, że niestety, ale no taki zapach jest trochę dziwny, ale to chyba tak jest dlatego, że on jest w 99% naturalny. To nie jest tak, że słuchajcie, o nie będę go używać, bo on śmierdzi, no ale tylko Wam mówię, że po prostu no ma coś takiego w sobie, takiego... Tak jak hydrolaty niektóre mają takie nieładne zapachy, to właśnie coś takiego jest w tym kremie też, ale to mówię, to nie jest jakieś mega intensywne, więc nie zrażajcie się. Także póki co, słuchajcie, no pierwsze wrażenia bardzo dobre zrobiły na mnie te kremy, jestem zadowolona i z jednego i z drugiego. No i tylko z tym jest taka sytuacja, że niestety, ale ta buzia zaczyna mi się po trzech około godzinach świecić, więc muszę sobie użyć bibułki matującej, ale tylko raz używam i wtedy ta buzia już do końca dnia jest matowa, także... Taka różnica między nimi. I słuchajcie, to jest wszystko. Ja teraz uciekam, bo jest prawie już 10 po 10, już 10 minut prawie mówię. Także muszę wypić kawę, zjem sobie kanapkę, mam tuńczyka, mam jajko, więc zrobię sobie jakąś taką kanapkę.
ciekawą. Nie wiem, co jeszcze tam dołożę, może cebulki, trochę nie mam pojęcia, ale tylko ciupinę, bo ja tak cebuli za bardzo nie mogę jeść, zresztą nawet nie wypada, jak wychodzę do sklepu. Także no, idę i zobaczymy, jak kupię coś Pepco, to na pewno Wam pokażę, zrobię taki mini haul, bo no pewnie coś tam potrzebuję, no słuchajcie, czy ktoś czegoś nie potrzebuje z Pepco, no wiadomo. Także idę i do zobaczenia później. Słuchajcie, ja właśnie wróciłam, jest godzina 13, chyba 15, jakoś tak, więc dość późno, ale my też późno wyszłyśmy, a jeszcze jest taka piękna pogoda, że tak sobie spacerowałyśmy, chodziłyśmy od sklepu do sklepu i z racji tego, że nie miałyśmy dużo rzeczy do kupienia, no to nie miałyśmy ciężkich siat, więc mogłyśmy sobie spacerować, ale jest po prostu przepięknie. Ogólnie w tym Pepco nowym, to muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo dużo rzeczy, to Pepco jest ogromne, ja jeszcze chyba w takim dużym nie byłam, jest bardzo duża ta sekcja z ubraniami, jest dużo miejsca, wszędzie można swobodnie sobie przejść, także no fajnie, w sumie fajnie, że coś takiego otworzyli. Natomiast ja nic nie kupiłam, bo wiecie co, już miałam coś wziąć i tak sobie pomyślałam, a nie potrzebuję tego, a nie chce mi się jeść. I słuchajcie, rozum zwyciężył, także nic nie kupiłam, po prostu przeszłam, obejrzałam i wyszłam. Potem byłam w Rossmanie i słuchajcie, w Rossmanie kupiłam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest szampon, skusiłam się na Alterre. Kiedyś miałam Alterre tą z granatem, taka wiśniowe tutaj ma, takie bordowe tą lamówkę. I słuchajcie, on się wtedy u mnie nie sprawdził, natomiast to było dawno, wiadomo, wszystko się zmienia, włosy się zmieniają, skóra głowy i tak dalej, więc może wtedy trafiłam na jakiś zły czas, więc spróbuję teraz tego kofeinowego. Zobaczmy, jak on się sprawdzi, on był na promocji za 7,29, on jest naturalny, bez silikonów i tak dalej, więc mam nadzieję, że będzie dobry. I słuchajcie, kupiłam pułapkę na mola. Ja czasami jeszcze mam jakiegoś mola w domu. Co prawda tych glist nie widzę, nie widzę też tych gniazd ich, w tych takich, co one robią przy sufitach, ale co jakiś czas jakiś jeden się pojawi, gdzieś mi lata albo siedzi, więc ja go muszę po prostu zabić. I nie wiem, czy to znaczy, że one się znowu będą rozmnażały, czy to są jakieś niedobitki z kiedyś, nie wiem. W każdym razie ja miałam te takie łapki, te takie naklejki, o to chciałam powiedzieć. I one miały jakieś tam feromony i słuchajcie, na początku te mole nie chciały się do nich przyklejać, ale z czasem okazało się, że słuchajcie, one działają, bo faktycznie mają coś takiego, że przyciągają je i zobaczyłam, że i na jednym, i na drugim, na jednej i drugiej naklejce, może tak, są poprzyklejane mole. I ja miałam jedną w kuchni i jedną w przedpokoju i wyobraźcie sobie, że wisiały tak chyba z miesiąc albo i dłużej. I pewnego dnia w nocy, słuchajcie, ta z przedpokoju spadła i całe szczęście, że ona się przykleiła tym klejem do dołu, bo gdyby się przykleiła, żeby spadła tak wiecie, tą nieklejącą się stroną, to frania by na nią w nocy stanęła i by się do tego przykleiła, a słuchajcie, to jest taki mocny klej, że jak coś na przykład, jak to słuchajcie, przyłożycie coś do tego, to nie można oderwać. Także Jezus, całe szczęście, ale no coś słaby ten klej, dlatego że no przecież nikt tego nie ruszał, to po prostu wisiało. Ja myślałam, że nie będę, że będę miała problem z oderwaniem tego, a zobaczcie, to samo spadło. Także teraz zdecydowałam się na coś takiego. To są pułapki na mole, też są dwie, też mają jakieś tam feromony, więc więc zobaczymy, skuteczna do 6 miesięcy. I słuchajcie, to było w promocji teraz w Rossmanie i kosztowało 10 zł, 10 chyba 50, więc zobaczymy. Zaraz to rozpakuję, złożę, bo to trzeba złożyć i postawię jedno w łazience, bo w łazience też ma frania swoje sianko przy kuwecie i te ziółka, więc mole tam czasami też latają, więc jedno tam postawię, a jedno w kuchni. I zobaczymy, co się będzie działo. Także, no, coś innego. I słuchajcie, teraz chcę Wam pokazać coś, co dostałam. Bardzo się ucieszyłam, dlatego że ja nigdy takiego pudełka nie miałam w rękach i to jest, słuchajcie, Birthday Box. Wy pewnie znacie te pudełka, ja nigdy nie miałam, nie wiem co może być w środku, o ja jeszcze go nie otwierałam, także wyciągnęłam tylko z kartonu i zobowiązałam się do tego, że po prostu pokażę Wam te rzeczy, więc mam nadzieję, że będzie tam coś fajnego i coś, co będę mogła przetestować i Wam potem polecić z czasem, bo teraz to będzie tylko takie, wiecie, taki open box, tylko sobie to obejrzymy wszystko i mówię, jestem mega ciekawa, czy tam w środku są jakieś inne rzeczy niż kosmetyki, bo ja nie wiem, po prostu nie wiem. Słuchajcie, postawiłam sobie to pudełko na kolana, dlatego że tu jest na opakowaniu napisane, co jest w środku, więc żebym mogła bez okularów Wam przeczytać, no to muszę mieć to bliżej swojej twarzy. I dobra, zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest Sevenea. Coś takiego. I to jest wygładzający przeciwzmarszczkowy krem pod oczy marki Sevenea. Delikatna formuła wzmacniająca i regenerująca cienką i wrażliwą skórę pod oczami. Zawiera inteligentny system transportujący przyłomowy biomimetyczny wypełniacz, który przenosi substancje aktywne w najlepiej przyswajalnej formie w głąb skóry. Najbardziej luksusowy produkt swojego Birthday Boxa o wartości aż 100 zł.
Słuchajcie, jestem mega ciekawa. To ma, ten krem ma 15 ml i na pewno będę go wkrótce używała, dlatego że kończy mi się ten mój schebę, więc dam wam znać. Fajny, ładnie wygląda. Ciekawe, jakie opakowanie ma w środku. Potem odpakuję, to wam też pokażę. Kolejna rzecz. Jakieś serduszko. Zobaczcie. I to jest kula do kąpieli. Pink Heart. Ojo, ale pięknie pachnie, słuchajcie. Jest to kula do kąpieli marki Naturalne Atelier. Stworzona z najwyższej jakości składników, pudrowo-różowa kula pięknie barwi wodę i odżywia skórę. Naturalne oleje z ryżu i migdałów nawilżają skórę, czyniąc ją aksamitnie gładką. Słuchajcie, pachnie cudownie po prostu. Ja niestety nie mam wanny, więc jeszcze nie wiem, co z nią zrobię, ale jest po prostu cudowny ten zapach. Po prostu wow. Kolejna rzecz to jest coś takiego malutkiego i to jest Rapan Beauty Power of Nature, coś takiego. I tutaj jest napisane, że jest to maska i peeling 2 w 1. Naturalna maska peeling 2 w 1 powstała w oparciu o syberyjskie peloidy, dzięki czemu niezwykle skutecznie oczyszcza i mineralizuje skórę. No zobaczymy, taka malutka, nie wiem, czy to jest na raz, czy o co chodzi, ale przetestuję potem. Zobaczymy, czy jest fajna. Kolejna rzecz to jest, o słuchajcie, metalowe słomki. Metalowe słomki. Zestaw słomek wykonany z najwyższej jakości certyfikowanej stali nierdzewnej. 4 słomki plus czyścik. W takim aksamitnym jeszcze, zobaczcie, woreczku. Ale fajne. Ja słuchajcie, słomek używam dość często. Teraz nie mam w domu, bo jak miałam te mole, to musiałam się słomek pozbyć. No i z racji tego, że wiecie, jest ta akcja z tymi słomkami, to już więcej nie kupiłam tych plastikowych. I zobaczcie, i dostałam takie. Holo. Fajne. I do tego zobaczcie ten czyścik. Bardzo fajna rzecz, słuchajcie. Ja się trochę bałam, że to będą same kosmetyki, a jednak, zobaczcie, są też inne rzeczy, więc to jest fajne. Następna rzecz. Ale coś ciężkiego tu jest. Jest to świeca zapachowa marki Krosno Glass. Najwyższej jakości świeca o pięknym designie i urzekającym zapachu. Podaruj sobie odrobinę luksusu i błogiego relaksu. Zapachy kolekcji Glamour oparte są na najmodniejszych nutach danej pory roku i podążają za obowiązującymi trendami. Nasz hit. Tak ona wygląda. I tutaj jest napisane Watermelon. Ciekawe, jak będzie wyglądała i w ogóle, ale jaka ciężka. Jak będzie pachniała. O, zobaczcie, jaki piękny kolor różowy. Bardzo ładna i bardzo świeży zapach. Także postawię ją sobie tutaj. Ona będzie mi tu idealnie pasowała. Bardzo, słuchajcie, ładny kolor, zobaczcie. Taki fioletowo-różowy. I zapach taki, mówię, to nie jest zapach świąteczny. To jest taki świeży, taki z taką nutką czegoś słodkiego. Także bardzo fajne. Ale jaka ciężka w ogóle, strasznie duża. Tu mam coś jeszcze. Co to jest? Powerbank. Zobaczcie. Poręczny powerbank o minimalistycznym designie. Już nigdy nie zaskoczy Cię rozładowany telefon poza domem. Fajnie! Kiedyś chciałam nawet kupić, ale potem stwierdziłam, że... Nie wiem, co stwierdziłam. Zapomniałam chyba, że chcę go kupić. I w sumie to jest fajna rzecz i na pewno mi się przyda, dlatego że ja mam ciągle rozładowany telefon. Słuchajcie, ten mój Samsung S7, on jest po prostu do kitu totalnie. On nawet jednego dnia nie wytrzymuje, a ja mam go o 1,5 roku. Także słaby na maksa, więc takie coś mi się na bank przyda. Taki powerbank. Także Jezus, ale jaka dziwna mieszanka rzeczy, słuchajcie. Jestem naprawdę zaskoczona. I co tu mam jeszcze? Srebrny balon. Nadmuchaj spersonalizowany balon w kształcie pierwszej litery Twojego imienia. Jezu, faktycznie, zobaczcie. Pomoże Ci w tym dołączona słomka. Niech wszyscy wiedzą, że dziś jest Twoje święto. Słuchajcie, ja naprawdę się czuję, jakby miała dzisiaj urodziny. Ja zaraz nadmucham ten balon, zrobię sobie ciasto i będę świętowała. Po prostu mega. Bardzo dziękuję za tą przesyłkę. Ta paczka mi się bardzo podoba. W ogóle ta zawartość jest tak... Te produkty są różne, że... Słuchajcie, ona się każdemu spodoba, dlatego że jakby były same kosmetyki, to można nie trafić w czyjś gust. Natomiast jak jest świeca, są słomki, to są same tak fajne rzeczy, które... I coś z kosmetyków, na pewno się... Powerbank, słuchajcie, no to się każdemu przyda, także... Fajne, bardzo fajny pomysł na prezent w ogóle, taka niespodzianka. No kto nie lubi, słuchajcie, niespodzianek, także... Ekstra, ekstra, ekstra. Podam wam stronę na dole i będziecie mogły sobie zerknąć, jeżeli jesteście zainteresowane. Ja pierwszy raz mam to pudełko w rękach i jestem bardzo mile zaskoczona tą zawartością. No mówię wam szczerze, także muszę tylko posprzątać zanim Franucha tu przyjdzie, bo posypały mi się te rzeczy z tego pudełka, ale pierwsza klasa. Także ja to wszystko pootwieram oczywiście. Będę też ten krem pod oczy testowała, bo jestem ciekawa, jak on się sprawdzi.
Jak wiecie, moja strefa pod oczami jest bardzo wymagająca, ona jest po prostu tak ciężka w pielęgnacji z racji tego, że mam sińce, worki i tak dalej, więc jestem ciekawa, czy taki krem za 100 zł sobie da radę, ale jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała, także sprzątam i idę, słuchajcie, zrobić sobie coś do jedzenia, bo jestem już głodna i pojawię się na pewno później albo jutro. Zobaczymy, bo nie wiem, co będę jeszcze dzisiaj robiła, czy w ogóle będę coś robiła, czy po prostu pełen relaks, ale to się wszystko okaże, także do zobaczenia. Cześć, witajcie w niedzielę. Ja właśnie się wyszykowałam. W zasadzie ubiorę tylko jeszcze spodnie i będę wychodziła. Jest jakoś godzina 13:30, coś takiego. I słuchajcie, wczoraj sprzątałam, cały wieczór sprzątałam, zrobiłam ciasto. I właśnie jak robiłam to ciasto, to dosypałam, bo to było ciasto z jabłkami, trochę cynamonu. Czego ja zazwyczaj nie robię, bo ja nie lubię cynamonu. Ale słuchajcie, jak troszeczkę tylko posypałam te jabłka, to tak pięknie cały dom pachniał, tak świątecznie. I tak pomyślałam sobie, Boże, tylko po prostu brakuje choinki. I słuchajcie, chyba dzisiaj pójdę po choinkę do piwnicy, jak będę wracała. Dlatego, że ja mam taką małą choinkę sztuczną. Taką, nie wiem, ile ona ma z metr może, nie wiem, 80 cm. I ja ją mam już od kilku lat. Od 2-3 lat ubraną, ja ją tylko chowam do worka, zanoszę do piwnicy i znowu przynoszę na święta, dlatego że słuchajcie, no wiecie, w takim małym mieszkaniu nie rozłożę sobie żadnej dużej choinki, a z drugiej strony też nie chcę się co roku jej ubierać, bo to jest taki zwyklak, wiecie, kupiony na Allegro, ona się, z niej się więcej sypie niż to jest w ogóle tego warte, także zostawiam ją ubraną i po prostu przynoszę, natomiast ona właśnie kiedyś została przeze mnie ubrana na srebrno. Po prostu mam srebrne bombki, srebrny łańcuch i ogólnie chyba białe lampki. I nie dość, że jest u mnie w domu tak zimno, ja wam to ostatnio we vlogu mówiłam, to jeszcze ta choinka taka zimna i stwierdziłam, że w tym roku, słuchajcie, dokupię jakieś ozdoby i będą to jakieś ozdoby prawdopodobnie czerwone, dlatego że zachciało mi się koloru. Czerwony, polubiłam ostatnio czerwony i tak pomyślałam sobie, że fajnie będzie dodać taki akcent właśnie kolorystyczny, ciepły, żeby po prostu kojarzył się ze świętami. No srebrny też jest trochę taki świąteczny, ale jednak czerwień to jest, słuchajcie, czerwień, także do zielonego idealnie będzie pasowało. A też trochę natchnęła mnie do tego Laura, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, jest 1 grudnia, o czym ja w ogóle zapomniałam i włączyłam rano YouTube'a i patrzę, a tam vlogmasy. Ja nie jestem jakąś wielką fanką vlogmasów, dlatego że ja też nie kupuję tych wszystkich pierdół. Ja nie lubię pierdół sezonowych, w sensie takim, że coś wyciągacie, za chwilę chowacie, znowu wyciągacie. Ja ogólnie nie mam na to miejsca, żeby przetrzymywać takie rzeczy i no, po prostu nie lubię, więc dla mnie te filmiki są takie mało przydatne, ale rozumiem, że wy na przykład lubicie te filmiki, no bo one nastrajają nas tak na święta, to wszystko, jak oglądacie, te ozdoby, te choinki, te piosenki w tle świąteczne, no to co nas tak nastraja, a ten czas tak szybko leci, że zaraz będą święta i po świętach, Boże, jak optymistycznie. Natomiast wczoraj wieczorem w ogóle, słuchajcie, padał trochę śnieg, tak pruszył, no nie ma tego śniegu, ale ogólnie zrobił się taki fajny klimat. Ja sprzątałam
I zaraz wrócę do Laury jeszcze ogrodowczyk. Ja sprzątałam w sumie cały wieczór. Dzisiaj rano tak samo, słuchajcie, obudziłam się i pierwszy raz od dłuższego czasu, już nie pamiętam od jakiego, wzięłam sobie kawę do łóżka, książkę i czytałam. Ja czasem jak tak patrzę rano na Instagram, jak jestem w pracy i jak te dziewczyny celebrują te poranki, one sobie robią kawę, potem zdjęcie tej kawie, potem rzucają tą kawę na Instagram. Jezus, jak fajnie mieć takie poranki, ja takich nie mam, bo wiecie, tu do roboty, tu na zakupy, tu gdzieś i tak człowiek ciągle w tym biegu jest i to nie tak, nie do końca to jest świadome, po prostu no takie jest życie, cały czas się gdzieś biega i ja nie mam takiego czasu, żeby usiąść sobie z książką, poczytać rano, no rzadko kiedy i właśnie dzisiaj, słuchajcie, stwierdziłam, że to jest ten dzień, była taka cisza u mnie w bloku, jakby po prostu wszyscy gdzieś w ogóle w kosmos wylecieli i aż Jezu, ja słyszałam w ogóle, słyszałam tą ciszę, rozumiecie? W sensie takim, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Czasami jest tak bardzo cicho, że aż tak, no nie wiem, nie mogę to wytłumaczyć, ale właśnie dzisiaj taki stan miałam rano. Mówię, nie ma nikogo, jestem tylko ja. I słuchajcie, czytałam tą książkę, było po prostu cudownie, uwielbiam takie poranki i właśnie jak one mi się nadarzają raz na ruski rok, to wtedy ja się tak cieszę i wykorzystuję je na maksa. Potem sobie właśnie pomalowałam paznokcie, jakbyście pytały, to jest Eveline lakier z Hebe. W numerze 33, taki brązowo-czarny, miałam ochotę na takie ciemne paznokcie. Muszę jeszcze pędzle umyć, ale też sobie zrobiłam porządek w kosmetykach, wyprałam ręcznie, także słuchajcie, zjadłam śniadanie, więc naprawdę to był piękny poranek, czuję się taka mega zrelaksowana, ale wracając jeszcze, słuchajcie, do Laury. Laura Ogrodowczyk też rzuciła dzisiaj vlogmasa, po długim czasie w ogóle wrzuciła filmik, dlatego że ona kilka miesięcy nie nagrywała. To chyba było związane z jej sytuacją prywatną, osobistą wręcz bym powiedziała, dlatego że ona tam miała związkowe sprawy i tak dalej i ludzie cały czas się dopytywali. Ja z jednej strony rozumiem, bo jak się kogoś pokazuje na vlogu, no to potem nas oglądających interesuje, gdzie jest ta osoba, ale ja na przykład nigdy bym nie zadała takiego pytania, no bo skoro tej osoby nie ma, no to znaczy, że widocznie ma jej nie być na tych filmikach z jakiegoś tam powodu. I ludzie takie naciskali, bo ludzie też zapominają, że ktoś to przeżywa, to jest dla kogoś może być, nazwijmy to jakąś tragedią, to coś się wydarzyło w jego życiu, czymś, no może tragedią to za duże słowo, ale czymś no niemiłym, przykrym i tak dalej. I jeszcze dodatkowo ludzie, którzy naciskają, to jest trochę takie, wiecie co, to się kumuluje, to jest tak jak z negatywnymi komentarzami. Czasami ludziom się wydaje, że olej. Wiecie co, jak jest jeden komentarz, można olać, ale jak wy się staracie, robicie coś i co chwilę słyszycie, że coś jest nie tak, to już takie nie jest do końca olej. To jak dopiero jak ktoś nagrywa, to poczuje. I właśnie ja w ogóle Laurę oglądam od zawsze, od początku jej kanału i zawsze ją bardzo lubiłam. Ona ma taką pozytywną energię, że bardzo jakby czułam się tak nastrojona tą pozytywną energią i dopiero z czasem tak troszeczkę ta nasza relacja, że tak powiem, się rozjechała, ponieważ duże kanały rządzą się swoimi prawami i po prostu pewne filmiki przestały mnie w jakiś sposób interesować i tak raz obejrzałam, raz nie obejrzałam, natomiast teraz właśnie ten vlog uświadomił mnie, bo ja też, słuchajcie, troszeczkę zapomniałam, że ona jest normalną osobą, bo po prostu, znaczy normalną, żebyście mnie zrozumiały, po prostu dużo tych reklam, tego wszystkiego i tak mało było jej w tych vlogach. I dzisiaj ta końcówka tego vloga, tego vlogmasa, słuchajcie, ona wytłumaczyła, co się wydarzyło w jej życiu, co jest, uważam, straszne i przykre na maksa i musiała to przeżywać i pewnie przeżywa do dzisiaj, ale dla świętego spokoju to powiedziała. I powiem wam, że znowu zobaczyłam w niej taką normalną osobę. Osobę, która ma problemy, bo każdy z nas ma problemy, każdy z nas przeżywa różne rzeczy na różny sposób. I zdaję sobie sprawę, że z niektórych z was takie tematy nie dotyczą, na szczęście nie musicie takich rzeczy przeżywać, ale dużo z nas niestety ma takie problemy i kurczę, tak mi się trochę przykro zrobiło, bo nie wiedziałam, że to aż tak u niej źle wszystko wyszło, ale kurczę, trzymam za nią kciuki, bo dziewczyna jest silna, mam nadzieję, że się ma teraz córeczkę, więc mam nadzieję, że wszystko będzie okej, ale mówię, zobaczyłam znowu taką inną Laurę i jakoś tak fajnie mi się tego vloga, słuchajcie, oglądało, także jej vlogi na pewno będę oglądała, vlogi, vlogmasy, natomiast co do innych to w sumie nie wiem, zobaczymy jaka tematyka będzie, ale... I może przejdźmy teraz do kosmetyku, bo słuchajcie, znowu się rozgadałam, a chcę wam jeszcze pokazać puste opakowania. Skończyłam dzisiaj kapitel Duo, szampon Le Froche, który widzieliście ostatnio milion razy na moim kanale. I to jest szampon przeciwgrzybiczy. Słuchajcie, on mi pomógł. Starczył mi na jakieś półtorej miesiąca mniej więcej. Myłam włosy nim co drugi dzień i słuchajcie, problem zniknął. Pisałyście mi, że jest niedobry, że źle działa, znaczy pisałyście mi, tam dwa czy trzy takie głosy były i okej, ja się z tym zgadzam, bo on, słuchajcie, nie u każdego się sprawdzi, dlatego że no, tak jest z każdym produktem. Natomiast ja was tylko informuję, że u mnie się sprawdził, był bardzo dobry, wyleczył moją skórę głowy. Wiem, że to, co miałam, może nawracać
wracać, więc ja już sobie kupiłam zapobiegawczo dwa szampony, które widzieliście chyba w ostatnim albo przedostatnim vlogu. Natomiast ten był spoko i kosztuje około 25 zł, 110 ml, niby niedużo, a jednak zobaczcie, na całą kurację wystarczył. I dwie rzeczy z kolorówki. Pierwsza to jest Lovely. Ja nie wiem, czy ja Wam pokazywałam ten korektor, dlatego że on mi się skończył już jakiś czas temu i tak zostawiłam to opakowanie, nie wiem po co. Czy zapomniałam wyrzucić, czy zapomniałam Wam pokazać? Nie wiem. W każdym razie miałam go w numerze 2 i jeśli chodzi o strefę pod oczami, no to niestety on się nie sprawdził, dlatego że ja mam suchą tą skórę tutaj, do tego mam wory, mam sińce, ja Wam to zawsze mówię, mam wszystko i na tej skórze się mało co sprawdza, więc on pod oczy średnio, ale on, słuchajcie, bardzo dobrze kryje, więc jeżeli Wy macie normalną skórę pod oczami, a macie sińce, to na pewno Wam je zakryje. Tak samo jeśli macie jakieś zaczerwienienia, krosty, no on jest naprawdę bardzo dobry. Ten kolor też jest taki neutralny, ta dwójka, także taki dość jasny bym powiedziała i raczej taki właśnie neutralny, ani ciepły, ani zimny, także myślę, że mogę Wam go polecić. Naprawdę jest spoko i kosztuje około 14 zł, one jakoś tak kosztują. I słuchajcie, tusz. Brudne opakowanie, ale to nic, on idzie do wywalenia już teraz. Bum bum z Vibo. Słuchajcie, ja ten tusz teraz miałam trzeci raz i fakt jest taki, że ten tusz jest, słuchajcie, bardzo mokry, nakłada bardzo dużo produktu, ale jest mega czarny, bardzo pogrubia i trochę wydłuża, ale nie za bardzo. Szczota jest też duża, ale słuchajcie, bardzo dobrze się nim maluje. No starcza tylko na miesiąc, bo on potem już się robi na tyle dziwna ta konsystencja. On jest niby mokry, zobaczcie, ale ta konsystencja jest taka dziwna, że na przykład ja nie dam rady już nim pomalować rzęs. Ale słuchajcie, na promocję kosztuje 10 zł. Jak mam wydać 10 zł i mieć go miesiąc, a moje rzęsy mają przy tym wyglądać pięknie i wręcz mieć spektakularne pogrubienie, no to myślę, że się tak czy siak opłaca. Jeśli nie mieliście, to sobie spróbujcie, ale mówię, ostrzegam Was, że on jest naprawdę dość taki mokry i nakłada bardzo obficie produkt na rzęsy. Także jeśli tego nie lubicie, no to wtedy Wam nie polecam tego tuszu. I to jest wszystko. Ja teraz będę uciekała. Postaram się Wam jeszcze pokazać na koniec vloga tą choinkę, o ile ją przytargam z tej piwnicy, bo jeszcze mam, słuchajcie, taki bajzel tam na stole, że jeszcze czeka mi sprzątanie tego stołu. Także, ale to już jak wrócę, bo muszę już teraz wychodzić. Także w ogóle są takie dziwne śniegowe chmury. Także może jeszcze będzie coś padało. Może, nie wiem, zobaczymy. Także uciekam i do zobaczenia później. Pewnie źle mnie widać, ale słuchajcie, przetargałam tą choinkę i w ogóle jestem w szoku, bo ona ma też białe bombki. Ja w ogóle o tym zapomniałam, dlatego że ja chyba te białe bombki musiałam dokupić jakoś później, ponieważ w ogóle nie pamiętam o tym, myślałam, że ona jest cała srebrna. Zaraz Wam ją pokażę, ale zobaczcie, jak od razu klimat taki fajny. Pozgaszałam wszystkie światła, jest w ogóle godzina 16:10, jest tak ciemno. Ja dosłownie 10 minut temu przyszłam, od razu poszłam do piwnicy i zaczęłam tutaj robić porządek na stole. No muszę teraz uporządkować to, co zdjęłam ze stołu, ponieważ wszystko leży na krzesłach obok. Ale zobaczcie. Zobaczcie, jak fajnie. Ona co prawda stoi teraz na stole, więc za dużo miejsca na stole już mi nie zostało, ale z drugiej strony, no bez przesady, ile ona będzie tak stała, także fajnie. Ja od razu, jak przychodzi taki czas po świętach, w sensie 1 stycznia i tak dalej, to ja już tej choinki nie chcę, dlatego że już wtedy nie czuję się tego klimatu i ta choinka jest jakby zbyteczna. Aczkolwiek kiedyś, słuchajcie, jak jeszcze mieszkałam w starym domu, to miałam choinkę do maja, ale taką maleńką miałam, znaczy taką połowę z tego może, ale wiecie, tak mi się podobało siedzenie przy tych światełkach, że trzymałam ją do maja i w ogóle to było co najmniej dziwne, ale no, ale jakoś tak czułam ten klimat do maja, także ostatnimi czasy ściągam wszystko, znaczy ściągam, nie ściągam, wynoszę choinkę wcześniej, bo stwierdzam, że najlepszy jest czas teraz, przed świętami, także słuchajcie, Wy zobaczycie tego vloga chyba, nie wiem, który to będzie, ale przyszła niedziela pewnie, bo jeszcze chcę Wam haul wrzucić w międzyczasie, więc będę się starała teraz tak Wam wrzucać jakiś inny filmik, vlog, jakiś inny filmik, vlog, żeby było trochę takie urozmaicenie. Także jak uda mi się nagrać coś więcej, to oczywiście wrzucę Wam więcej filmików, a tymczasem będę się z Wami żegnała. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, kiedy Wy rozkładacie choinkę, czy już może macie, no bo w sumie, który to będzie? Poczekajcie, 7, chyba 8. Jak zobaczycie tego vloga, także jestem ciekawa, czy już macie choinki w domach, czy czekacie do ostatniego momentu. Kiedyś pamiętam, było tak, że rozkładało się te choinki dosłownie w Wigilię albo dzień przed Wigilią, ale to było kiedyś. Ja w ogóle zazdroszczę osobom, które mogą mieć prawdziwą choinkę, bo po pierwsze trzeba mieć miejsce na tą prawdziwą, a po drugie najlepiej nie mieć zwierzaków, bo niestety te igły, które się osypują, no to są trochę niebezpieczne dla zwierząt, więc no ja muszę się nacieszyć taką, ale słuchajcie, jest fajnie. Zobaczcie, no jak może nie być fajnie z taką choinką? Rewelacja. Także słuchajcie, będę się z Wami żegnała. Dzięki wielkie za oglądanie i serdecznie zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć!